Hejo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano, a to jest Q&A. Czytam pytanie i lecimy z tematem. Tafuma56 pyta: oglądam ten film 4 lata po jego premierze. To jest w ogóle pytanie pod jednym z filmów, które nagrałem kilka lat temu. Mam pytanie: masz wstawiony rozróżnik serca, czy kundalini może naprawić chorobę serca? Czy musisz jednak z tym dożyć, bo wynika to z twojej karmy? Pozdrawiam. Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. I tak nawet wahałem się, czy w ogóle odpowiadać na to pytanie. Ale zrobiłem sobie listę z pytaniami i już tak, wiecie, lecę ciągiem. I pomyślałem, że po prostu nagram to, co myślę. Wiecie, to wszystko zależy. Generalnie ja nie mam jakby jakiejś konkretnej choroby serca, w sensie, że to, dlaczego ja mam rozrusznik serca, to nie jest dlatego, bo mam jakąś chorobę, tylko po prostu 10 lat temu, w okresie, gdy się odchudzałem, miałem bardzo duże zawroty głowy, takie stany bardzo bliskie omdleniu. I wskutek różnych badań odkryto, że mam bradykardię, taką książkową, która objawia się tym, że gdy się zrelaksuję, albo gdy kładę się spać, albo w ogóle w różnych momentach, moje serce bije bardzo wolno. I to jest tak, że to serce może bić nawet 30 uderzeń na minutę, a nawet wolniej. I w niektórych przypadkach nazywa się to bradykardią bezobjawową i tego się w ogóle nie leczy, czyli są po prostu na ziemi ludzie, którzy tak mają, że serce bije bardzo wolno i sobie po prostu żyją. W moim przypadku, ze względu na to, że się źle czułem, postanowiono wszczepić mi ten stymulator. Ja zresztą nawet nie wiedziałem, jaką decyzję podjąć, w sumie to nawet nie pamiętam wtedy wszystko, nie pamiętam wszystkiego, co się wtedy zadziało, wiecie, tak. To 10 lat temu było. Więc generalnie jakby to nie jest żadna choroba, nie? I ja nie mogę powiedzieć, że teraz nagle kundalini mnie z czegoś wyleczy, bo tu nie ma z czego mnie leczyć. Wiecie, tak wam przyznam, że ostatnio odwiedziłem kilku fajnych, ciekawych specjalistów kardiologów prywatnie i nawet odbyłem takie rozmowy na temat tego, czy mógłbym usunąć ten rozrusznik, czy mógłbym to zrobić po prostu. I zeszło na to, że musiałbym po prostu porobić kompleksowe badania. Ale rozmawiałem też z jednym z kardiologów i zrobiliśmy odczyt tego rozrusznika. Wiecie, rozruszniki są w ogóle różne. Ja mam akurat dwujamowy. Czyli mam wstawione dwie elektrody, jedną do przedsionka, drugą do komory. No i z odczytu wynika, że pobudzenie komory jest bardzo rzadkie, w sensie tam było chyba 4%, czyli bardzo rzadko stymulator pobudza komorę, częściej przedsionek. I tutaj była dyskusja na temat tego, czy by chociaż nie usunąć jednej z elektrod. I druga kwestia była taka, że ten rozrusznik został ustawiony na 60 uderzeń na minutę, czyli mój puls nie mógł spaść poniżej 60 uderzeń na minutę, ale rozmawiałem z kardiologiem i postanowiliśmy zrobić eksperyment i przeprogramowaliśmy rozrusznik. W tej chwili mój puls może spaść do 40 i nie może spaść poniżej, bo już uruchamia się rozrusznik. Czyli teraz jak sobie siedzę, chilluję, nie jestem w jakimś stopniu aktywny fizycznie, to mój puls wynosi około 40 uderzeń na minutę. Mogę to zbadać pulsometrem. Bardzo szybko zresztą ten puls zwalnia. A gdy wykonuję jakąś aktywność, na przykład biegam, skaczę, nie, uprawiam siłownię, uprawiam sport siłowy, ćwiczę na siłowni, to puls odpowiednio wzrasta, więc to nie jest tak, że nie wiem, że mi serce staje, nie? To nie jest tak, że nie wiem, jakiś zawał, czy nie wiem, jakaś zapaść, czy coś takiego. Po prostu moje serce bije normalnie, tylko spada bardzo wolno puls, bardzo nisko spada puls. I tak, kwestia jest tego taka, że gdybym porobił badania i na przykład wyłączył ten rozrusznik i sprawdził, czy jak mi się żyje po prostu, gdy on jest wyłączony,
Tam jest jeszcze szereg innych testów. To byłaby opcja, żeby go wyjąć. I wtedy dopiero bym mógł wam odpowiedzieć w tym sensie na to pytanie, czy zostałem cudownie ozdrowiony, tak? Czy wyzdrowiałem, ale wiecie, to nigdy nie będzie bezpośrednia odpowiedź. Bo moja przypadłość nie jest chorobą. Ja nie mogę nazwać tego chorobą. To jest... Rozumiecie o co chodzi? To nie jest jakiś, nie wiem, stan wirusowego zapalenia, ani coś związanego, nie wiem, z jakąś chorobą autoimmunologiczną albo neurologiczną. To jest po prostu... Taki mam metabolizm, tak funkcjonuje mój układ krwionośny. Bardzo możliwe, że to było od dziecka, że tak miałem i dopiero właśnie jak zacząłem się odchudzać, to zacząłem mieć takie różne stany związane z zawrotami głowy. Także no nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. I tyle. Ale nawet gdybym cudownie ozdrowiał, nie? W sensie, że udałoby mi się usunąć ten rozrusznik i byłoby wszystko okej, to nie mogę tego przypisać kundalini. Bo ja nie wiem tak naprawdę, czy to ma takie właściwości. Nie wiem. Nigdy nie doświadczyłem cudownego uzdrowienia. Nigdy nikogo sam cudownie nie uzdrowiłem. Jedyna rzecz, którą mogę wam powiedzieć, to jest to, że odkąd zacząłem medytować i prowadzić bardzo zdrowy styl życia, to przestałem praktycznie chorować. Wiecie, jakieś grypy, przeziębienia, nie wiem, nawet COVID-a, nie? Jakby nic się mnie nie tyka. Czasami mi się zdarza mieć gorszy dzień, wiadomo, jakieś zmęczenie, osłabienie, ból głowy, ale nagle przestałem po prostu chorować i nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem u lekarza, bo na coś zachorowałem. No, ale to mógłbym przypisać równie dobrze swojemu stylowi życia, który teraz prowadzę. To wszystko mi się tak polepszyło, tak? Zdobyłem taką cudowną odporność właśnie odkąd zmieniłem swój styl życia. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęliście dla siebie i nie jest to jakieś, nie wiem, nudne. Sam nie wiem, jak się do tego odnieść, a no ciężko jest mi tutaj stawiać jakieś hipotezy, które nie miałyby merytorycznego podłoża. Trzymajcie się ciepło, stawcie łapki w górę, stawcie swoje przemyślunki. Jeżeli chcecie zadać pytanie do Q&A, to zróbcie to proszę albo tutaj w komentarzu, albo na grupie na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.